Zobaczymy. Cześć wszystkim. Dzień dobry. Sam początek oczywiście standardowo, jak nas widać i jak nas słychać. Zasięg podobny jak wczoraj, nie narzekaliście, więc powinno być ok. Z tym dźwiękiem, no to widzicie, co my tu dzisiaj mamy. Bałwany na wodzie. Mam nadzieję, że te osłonki na mikrofon będą dawały radę. Ja mam nadzieję, że ty nie o mnie mówisz, bo ja też jestem na wodzie. Także jeszcze raz, jak nas widać i jak nas słychać, będziemy wdzięczni za jakikolwiek komentarz. Dzisiaj live na pewno krótszy niż wczorajszy. Myślę, że będziemy dla was dostępni 20-30 minut. Dopiero w sumie można powiedzieć, że zakończyliśmy nasz dzień nagrywek. I stwierdziliśmy, że na chwilę chociaż możemy go odpalić. Widać czy słychać? Czy nie słychać? Moment. Czy nie Norbert, widać? Norbert Stolarczyk Explorer. Siemanko. Siema Norbert. Cześć. Widać i słychać, Kamil Antonik. O, super, dziękujemy. A ten wiatr, jakoś przeszkadza strasznie? Jest jakiś strasznie mega szum? Czy bardziej jest ok, w porządku? Dobra, zarzucam przynętę. Kamil Antoniak, prawie zero szumu. O! Norbert Stolarczyk Explorer, dawaj rybę. No to z tym zero szumu to jestem w szoku, ale to pozytywnie. A z tym dawaj rybę to zaraz postaram się to zrobić. Tylko najpierw muszę założyć przynętę. Piotr Miara, widać, słychać i nic nie przeszkadza. Super. Ja standardowo jak na każdym live'ie proszę was o łapki w górę. Wszystkie łapki w górę bardzo mile widziane, to zawsze pomaga w rozpowszechnieniu tego live'a. I jak macie jakieś pytania do Adama, to śmiało piszcie w komentarzu. Na tyle, ile starczy nam czasu, na pewno na tyle odpowiemy. Darek Siwiec. Witam obydwu panów, słychać i widać, bardzo dobrze słychać. Super, bardzo dziękujemy za informację i też witamy. Paweł Podgórski, super. Marian Mańkowski, widać i słychać ze 100 metrów. Adam, Nick Adam. Cześć, codziennie na rybach, tylko pozazdrościć. No to są takie okresy, że tak jest, ale są też takie, że... No co, dzisiaj zawijasz i co? I do świąt chyba? Czy ty masz coś w planach? Nie, dopiero na Grand Prix Polski jadę, więc już do świąt nie będę na rybach, przynajmniej nie planuję. Miły... A, Damian Blip. Cześć Adam, powiedz mi, z jaką gliną mieszasz zanętę? W sensie chciał rybę, to właśnie mam. To dokończę pytanie. Z jaką gliną mieszam zanętę? W sensie wiążącą czy rozpraszającą? Zdecydowanie wolę wiążącą glinę, zdecydowanie. Rozpraszającą bym użył gdzieś, jak chciałbym jakąś chmurę w wodzie może stworzyć, to wtedy rozpraszającą, a tak to zdecydowanie... Przeważa u mnie wiążąca glina. Ewentualnie wymieszana z ziemią albo sama ziemia. To. Kamil Krygier. Cześć, powodzenia Adaś. Powodzenia. Wojtek Tara. Witam serdecznie, słychać i widać. Miły YouTube. Witam. Mam zamiar pojechać na łowisko Barcin. Jakieś porady, ciekawostki na temat wody? No tam na tym Barcinie jak byliśmy to jest, mogę takie powiedzieć, no bardzo rybne łowisko, więc tam trzeba zarzucić i holować ryby. Z tego co tam pamiętam, no to tam... Zresztą jest film na kanale tak. Preston Innovations Polska, na kanale Sonobites Polska. Są filmy odnośnie łowienia, więc tam wszystkie takie swoje spostrzeżenia dotyczące łowienia przekazałem. Tam, więc zapraszam do odwiedzenia kanału Sonobites Polska i Preston Innovations Polska i tam wszystko jest. Na Sonobites to jest bodajże chyba drugi film, jaki robiliśmy. A na Prestonie to jest coś w tytule z dystansowym łowieniem, tak? Tak, no może to dystansowe łowienie to jest taki nietypowy temat jak na Barcin. Być może w tym jednym sektorze właśnie, co ja tam byłem i dystansowo łowiłem. Ale bardziej typowy to myślę, że ten film... Piękna ryba jest, panie Michale. Sonobajca. Dużego leszcza mamy. Bardziej na szczytówkę albo na te wiry na wodzie. Szczytuwa. On tutaj tak szedł. Ciężki. No to jest naprawdę duża ryba. I co to będzie, rozumiem, pewnie...
największa dzisiaj. No, całe szczęście nie ty usiadłeś na koszu, bo to przeważnie Michał zbiera tak największe podczas wypraw. Tym razem mnie się taka trafiła. Nie chcę tutaj przypłynąć. Wow. No, ładna ryba jest, mówię, że jest ładna. Ciekawe, czy to będzie leszcz? Da, leszcz. Nie, leszcz, leszcz, leszcz. Wstanę. Dobra. No nie, chyba największy nie, nie jest, ale... największy, ale ładny. Jeden z tych większych. Mówimy, że nie jest największy, bo my tutaj od rana już jesteśmy. Zaprezentujemy rybkę i powrócimy do pytań. A nas wywieje. Taki leszcz wypuszcza mi. Poszedł. Piotr Miara. Panie Adamie, chciałbym się zapytać, czy zestaw z fider gumą, która jest zakończona krętlikiem w celu połączenia z plecionką, jest dozwolony na zawodach? Według mnie tak. Według mnie tak, ja nie miałbym nic przeciwko takiemu zestawowi, ale to trzeba raczej pytać sędziów, nie mnie. Chociaż ja nie widzę sensu takiego zestawu, ja tak nie robię, ale nie jest to dla mnie niedozwolona rzecz. Mateusz Gok, smacznej kawy panowie, Adam, pokaż koszyk i zestaw, please. Federling. I tutaj mam o Stopsa i feder gumę, taką jak stosuję zawsze. Pokazałem na kanale Preston Innovations Polska, jak zbudować zestaw do metod, znaczy do federa klasycznego, i tam właśnie pokazałem, jak wygląda ten zestaw z feder gumą. O, dobrze, trawka jakąś miałem i uciekła. A tu mamy też jedną taką, która ma parcie na szkło. Cześć, przywitaj się. Nawet nie odskoczyła z daleko. No, ona lubi tutaj oglądających. Tylko kanał. Ciekawe, co teraz z RODO. Ale mówisz o no, jej kurze, RODO. No. Kamil Zajdel. Witam, troszkę dmucha, ale jak widać nic nie przeszkadza. No podobno tak jak tutaj rozmawialiśmy z wędkarzami, którzy tutaj łowią, to twierdzą, że to są właśnie bardzo dobre warunki. Na to, żeby brały leszcze. Fundacja... Czekajcie, ja to było jakieś takie powiedzenie a propos właśnie tego wiatru i leszczy. Nie, wiatru? No też, tak, pada deszcz i bierze leszczyk, no. Oczywiście, nie? Ale było jeszcze coś tam o wietrze, może sobie przypomnę. No dawaj z pytaniami, jak masz. Dmucha wiatr, będzie jadł. Fundacja Wędkarze Bez Barier. Powitać ekipę. Witamy. Seba, witam panów, jak dziś wyniki? No nie narzekamy. Teraz udało się złowić leszcza już po zakończeniu filmu. Na filmie też kilka ładnych ryb było, więc też nie będę zdradzał szczegółów, jaki był temat dzisiejszego filmu, bo myślę, że to taka ciekawostka będzie dla was. Więc nie rozwijam dalej tego tematu. Robię swoje. Jedynie co mogę powiedzieć, no to dzień był udany. Ocenicie w filmie, czy miałem rację. Jest kolejny leszcz. Oczywiście, jak to zwykle na rybach bywa, to nie jest tak, że od pierwszego zarzutu te leszcze były. Trzeba było trochę popracować, żeby były. No ale teraz już to łowienie, takie bym powiedział, jest fajne, przewidywalne. Micho Pycho, witam panowie. Mam pytanie, czy łowiąc klasykiem, samą zanętą, nieaktualne mam obawy, że przekarmi łowisko? Według mnie nie. Sama zanęta. Oskar Kunicki, witam i czekam na szkolenie z mistrzem. Dzisiaj nadal bez powiadomienia. Może ustawiajcie live wcześniej zaplanowane, wtedy można kliknąć powiadomienie od razu, kiedy się zacznie. Oskar, z wielką chęcią, naprawdę, z wielką chęcią bym tak robił, ale tego się nie da zaplanować. Tak, no priorytetem są filmy,
Tak. Więc tu się na tym skupiamy, żeby wszystko było jak należy. Nie możemy nieraz przerwać, nieraz się udaje oczywiście wcześniej coś tam skończyć nagrywanie filmów, że możemy tego live'a zrobić. No dzisiaj ustawiłem live'a z 10 minut wcześniej, przed rozpoczęciem, tak można powiedzieć, że około 10 minut wisiało, że live zmierza. Ale wcześniej to naprawdę ciężko takie rzeczy ustawić. No to fajny rozmiar, te dwa. Ale mi się tam zamiąchało w zestawie. No kolejny fajny taki leż, ponad kilogram. Dobrze, ponad kilogram. Walcząca ryba. Momentalnie odpływają. Co? Robert Zurawski. Łowisko Rusiec metoda. Jak teraz łowić? Robercie, z racji na ograniczony czas trochę tego live'a, to też odeślemy Ciebie do filmów z Ruśca, bo mamy tych filmów, Adam, 3 na kanale? No nie wiem ile. Dwa na pewno. Jeden to jest o tym łowieniu bardzo blisko brzegu. Drugi jest o łowieniu takim wczesnowiosennym, to myślę, że jak najbardziej nawet trochę na teraz. Tak, bo to w zeszłym roku nagrywaliśmy ten. A trzeci jest chyba o takim jesiennym łowieniu, tak mi się wydaje. Tak. Także Robert Zurawski, 3 filmy na o Ruścu na naszym kanale. Odsyłamy, na pewno znajdziesz coś tam do siebie. FK, wiatr od wschodu, ryby chodu. No, to też są takie przysłowie. Fundacja Wędkarze bez barier. Adam, co powiesz o koszyczku z tłoczkiem sprężynowym? Czy używasz? Nie używam. Nie używałem nigdy takiego koszyczka. Seba, kiedy odcinek? Z tego wędkowania? Nie wiem. Myślę, że to się około miesiąca. Może. No. Michał ma trochę filmów teraz do zmontowania. Tak. Sami mówiliście, że ciągle na rybach, no bo powstawały nowe filmy. Jak wiecie, film co piątek, no. Większych mocy przerobowych już nie mam. No i tu jeszcze FK, witam. Judyta Kurek, witam. Ojej, czekaj. Okej. Niestety zrobiłem sobie krzywdę w zestawie. Muszę nowy zestaw odpalić. Nie wiem, jak to się stało. Ale o coś zawadziłem. O, jeszcze szczytówkę złamałem. No tak to bywa właśnie. Jak człowiek chce szybko. Tak to jest na rybach, no nic nie jest. Dobra, słuchajcie, ja przepraszam, wezmę drugą wędkę, wyjmę z pokrowca. Także Michał, jak masz pytania, to dawaj, ja będę opowiadał. No dobra, okej. Przygotowaną miałem jedną, ale drugą mam... To będę z tobą chodził i czytał. Dobrze, chodź i czytaj. Oskar Kunicki, pytanko, co zrobić, żeby żyłka się nie skręcała? Zrobiłem zestaw na metodę z Prestona zgodnie z instrukcją na YouTube, ale musiałem wymienić żyłkę, bo już pętle mi się robią. Ale po założeniu na szpulę, czy po holach ryb? Proszę o tym napisać. Bo mam na to swoją teorię. Znaczy, to nie jest moja teoria, to jest teoria fizyki. Ale wielu wędkarzy się ze mnie śmieje, że gadam głupoty. Ale to jest prawda, potwierdzam. Piotr Miara. Myślę, że taki krętlik zniweluje skręcenie przyponu i odstawia trochę fider gumy od koszyczka. Mnie to nie przekonuje. Przepraszam, no ja nie stosuję tego. Dobra, idę do kików, bo muszę sobie odmierzyć dystans. W międzyczasie tak, Judyta Kurek, witam. Witamy, Judyto. Lena kanał o wszystkim. Hej, hej. Cześć. Piotr Poprawski. Dzień dobry, panowie. Pozdrowienia z Irlandii. Dzień dobry. Fundacja bez barier. Są i ryby. Darek Siwiec. Masz odmierzone? Tak, 45 metrów. Zaraz, Darku, przeczytam pytanie. No, możesz czytać, co śmiało. Co tam robicie? Co tam robicie?
Panie Adamie, jaka dziś wędka, jaka szczytówka przy tym wietrze i na jakiej odległości dziś pan łowi? Wędka Supera X. Supera X to 60 gramów 12-stopowa. Co tam było? Jakie pytanie? Jaka szczytówka? Poprzednio miałem szczytówkę jednouncjową. Chyba mnie słychać. Tak, jaka szczytówka, jaka odległość? Szczytówkę jednouncjową miałem. Teraz chyba nie wiem, jaką tutaj mam w tym zestawie, bo wyjąłem z pokrowca zestaw, który miałem. I odległość 45 metrów. Przed chwilą nawijałem 9 długości. Kuna Dyro Dyrektor. Cześć wam. Zimno przez weterek? Mocno przeszkadza? Jak ja wam zazdroszczę. Na pewno cieplej niż wczoraj, nie? Ale teraz się cieplej zrobiło. Teraz tak nie odczuwam tego zimna, ale było zimno. Naprawdę tak, było bardzo zimno. Tak. No ten wiatr jakby się zrobił taki, nie wiem, cieplejszy, ale fala już taka ma największa jak na razie. Janusz Górnik. Adaś, wiatr w twarz, rybę masz. O! MK, powitam. Janusz. Janusz, a gdzie ty się kryjesz, powiedz mi? MK, powitać. Znowu film super. Pozdrawiam, Maciek. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Paweł Podgórski. Pięknie stoliczek zastawiony. Same rarytasy jak na święta. Trochę tak. Łukasz Walędzik. Witam serdecznie. Jaka zanęta na wiosnę? Na wiosnę teraz stosować? Sonobite F1 jasna czy coś innego? No ja akurat dzisiaj mam F1 zieloną z Touchers też zielonym. Touchers Green, F1 Green. Ojejku, ale to wieje. No teraz się rozwiało tak na maksa. Pracownia Roztocze. Pozdrawiam obu panów. Cześć Piotrze. Pozdrawiamy. Paweł Olejniczek. Pozdrawiam z Poznania. Pozdrawiamy. Ja tak się trochę tutaj wyginam, ale muszę założyć przypon, żeby może jeszcze jakąś rybę zaprezentować. Grzegorz Bojczewski. Pozdrawiam z Irlandii Północnej. Spoko filmy, pozdrawiam. Pozdrawiamy i dziękujemy. Seba, napatrzyłem się na was, jak siedzicie na rybkach, aż sam w piątek jadę, bo nie da się wysiedzieć w domu. No trzeba jeździć na te ryby, kurczę, bo to dobry okres teraz jest. Kuna Dero Dyrektor. Kiedy Adam wędkę trzyma, rybka sama się zapina. Kurde, może jakiś konkurs kiedyś na rymy zrobimy. Przestań, ja się boję takich konkursów. Michał, niech ci nie przychodzą takie rzeczy do głowy. A, już wiem, co mówiłem. Na fali deszczyk wali. Ten, leszczyk wali. Na fali leszczyk wali. To tak było, nie? Marcin Bucz. Wędka Ascension 4 m 120 gramów. Jaka byłaby najlepsza szczytówka i waga podajnika do rzutu na odległość 90 metrów na wodzie stojącej? Głębokość wody 7 metrów. Myślę, że jakakolwiek szczytówka do tego Ascension będzie git. A podajnik, waga? Czekaj, 90 metrów, tak? Tak, 7 i głębokość 7. O lżejszych jak 45 gramów to nawet bym nie myślał. Myślę, że bym najcięższy 60 gramów wziął podajnik i to bym wybrał podajnik... jak on się nazywa? Kurczę, Banjo XR. Henik z gry, Kraków? Nie, daleko od Krakowa. Sebastian Walczak. Pytanie techniczne. Lepsza jakość obrazu. Czym kręcicie? Sebastian, a chodzi o live'a, czy chodzi o filmy? Jakbyś mógł doprecyzować. Może chyba o live'a chodzi. Jak chodzi o live'a, to akurat wczoraj i dzisiaj, w sumie od wczoraj, robiliśmy live'y iPhone'em Pro 15 Pro Max bodajże. Jeżeli jakość obrazu jest lepsza, no to bardzo dobrze, o to chodziło. Live. Tak, to iPhone 15 Pro Max. Ale szybka reakcja. One czekają tam na mnie. Słuchajcie, zobaczymy, czy to będzie ostatnia ryba. Może ta ryba i jeszcze jedna ryba, ale na pewno zbliżamy się powoli do końca tego live'a. Taki szybciutki, ale obiecaliśmy, znaleźliśmy chwilę, więc jesteśmy. Tak, taki szybki, ale... intensywny. Taki gruby, no ryby są, ładne ryby. Żeby nie ten urwany zestaw, to pewnie by się działo jeszcze lepiej.
Jeszcze się znając życie, to zaraz jeszcze ściągnę ten zestaw. No ale przynajmniej widzowie wiedzą, że tu nic nie jest ustawiane. No. To jest nie ma. Jak no, na rybach. Tak. I mnie się ryby spinają i ja urywam zestawy, ja łamię szczytówki i to każdy tak ma. No to nie, nie... Tak po prostu jest na rybach. Fidirasiewicz, pozdrawiam, zapraszam na Sulejów na Leszcza z Głębi. No, może kiedyś się skuszę, bo ten Sulejów już tak się powtarza. Ja tam byłem co prawda raz, ale kariery nie zrobiłem. Więc bardzo chętnie kiedyś bym się na tym Sulejowie pokazał i sprawdził, zobaczył jak tam się łowi. Na pewno inne dla mnie łowienie, no bo tam na bardzo dużej głębokości się łowi leszcze. Taka rybka. One tylko poczują wodę i koniec. I już ich nie ma. Piotr Miara, pan operator też wędkuje? Jeśli tak, to spławik czy feeder? Może być jeszcze jedna próba zapytania, bo ani to, ale wędkuje. Wędkuje, ale nie znaczy... spławik. Feeder no, sporadycznie. Czasami... Sporadycznie. Mam to, co trzeba do feedera i sporadycznie na niego łowię, szczególnie jak jest taki okres, kiedy jest dużo okresów ochronnych na drapieżniki typu szczupak, sandacz, okoń. No to już wiadomo, co, jakie ryby łowi Michał. A tak przeważnie przez większą część sezonu to spinning. Sebastian Walczak, a 180 można, 1080 można byłoby prosić. Chodzi o jakość HD. Sebastian, niestety, ale z telefonu robiąc live na YouTube nie ma możliwości robienia ich w Full HD, jeżeli chodzi o telefon. Jeżeli robisz live'a bodajże z jakiegoś laptopa albo kamery i masz stałe łączenie internetowe, to wtedy tak. Jeżeli jesteś w terenie, to takiej możliwości nie ma. Ale waruny, ja już muszę chyba wstawać. Bo... To takiej możliwości nie ma. Chyba, że się mylę, to proszę mnie popraw, ale z tego, co ostatnio czytałem, to najwyższa jakość to 720p. MK, dziś przyjechała do mnie Ascension 340, a co pochwalę się? Na sucho, fajny patyczek. Tak, fajne wędzisko. To jest fajne wędzisko i można je dostać w bardzo dobrej cenie. Tu Oskar Kunicki. Żyłka mi się skręca po holowaniu ryb, ale proszę odpowiedź. No tak, tak myślałem właśnie, nie chciałem wybiegać przed szereg. Chodzi o to, że... Tak w ogóle to pokażę wam nowy Centris SD. To jest nowość Prestona, która niedawno została pokazana, ale teraz wrócę do tematu hamulca. Jeżeli łowi się karpie, no to ten karp bardzo często odjeżdża. Jeżeli łowimy tak, że karp nam odjeżdża z hamulca, to powoduje, że jak on odjedzie i my skręcimy, odjedzie i skręcimy, znaczy skręcimy korbą linkę, to powoduje skręcanie żyłki. To powoduje skręcanie żyłki. Dlatego ja, jak holuję rybę, to pewnie zauważyliście, część ludzi mnie za to krytykuje i się wyśmiewa ze mnie, to po prostu opuszczam rotor. Chodzi o to, że przy tym ruchu, jak kołowrotek nawija żyłkę tutaj za pomocą właśnie rotora czy tej rolki, nawija tutaj tą żyłkę, to w tym momencie ta żyłka się skręca. Jeżeli ona idzie z powrotem w tą samą stronę, tak jakby, znaczy inaczej, w przeciwną stronę, to się odkręca. Nie wiem, czy ja to czytelnie mówię. Natomiast jeżeli ona wychodzi z hamulca i zamiast tak jakby żyłka się obracać, to ona się wysnuwa, bo szpula się obraca, no to skręca żyłkę. To powoduje skręcanie żyłki. Dlatego polecam walkę z rybą. No niestety to trzeba się tego nauczyć, to jest trudniejsze, ale przy wielu holach... Szczególnie przy takich mocnych, intensywnych odjazdach. Tak, jak ryby odjeżdżają, no bo jak tam ryba tam bzyknie ze dwa razy, to nie ma znaczenia, ale jak są karpie waleczne, które zatniemy, one jadą, to pięć holi, dziękuję, żyłka jest tak skręcona, że trudno zarzucić zestaw. Kurde, tak wiesz, zaraz mnie przewróci. Naprawdę. Kłusownik, witam prezesa. Dzień dobry. Wojtek Pokorzyński, cześć Wojtek. Siema panowie, pogoda was nie rozpieszcza, pozdrawiam serdecznie. No pogoda taka jest.
Wędkarska, no. Mariusz Prymus, jeśli chodzi o Sulejów, to właśnie łowię. Sama płotka dzisiaj. Pozdrawiam, też mi wieje. O, w całej Polsce chyba wieje. Ojejku, to tam na Sulejowie też otwarty teren jest, to tam też musi być. O. Słuchajcie, wiesz, mamy 25 minut live'a. Mówiłem, że będzie między 20 a 30. Będziemy kończyć. Taki szybki meldunek z nadwody, że jesteśmy, że żyjemy, że ryby są, że łowimy. No i co? Kończymy? Kończymy! Pytania jakby są wyczerpane. Paweł Podgórski, super się Was ogląda, wesołych świąt dla wszystkich, pozdrawiam. Również bardzo wesołych świąt. Bardzo dziękujemy też Wam wszystkim, życzymy wesołych świąt, bo do świąt się raczej już widać nie będziemy, więc spokojnych, rodzinnych, wesołych świąt Wam życzymy. Ja tylko cieszcie się tymczasem z rodziną, z bliskimi. A co Michał chciałeś powiedzieć? Ja tylko mogę nadmienić, że wtorek, środa, w przyszłym tygodniu po świętach postaramy się również odpalić jakiegoś live'a, więc tam gdzieś po świętach nas wypatrujcie. MK wesołych, również życzę wam wesołych i wszystkiego najlepszego. I trzymajcie się. Tak, dzięki, że byliście i do zobaczenia.